A Luna, jak oceniasz nasze szanse? Słyszałaś The Tower? Oczywiście. Hmm? Od premiery, od jeszcze tam tych wszystkich zapowiedzi. Ja myślę, że właśnie to jest ten case, o którym rozmawialiśmy też, że to będzie piosenka i... Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj goszczę w studiu Radia SK Lanberry, artystkę o wielu twarzach, ale dzisiaj z własną twarzą, tą jedną, którą najczęściej przeprowadzę. Tak, dzisiaj przyszłam z tą akurat, z takimi włosami i z takim make-upem. Oczywiście chodzi o muzyczne twarze. No wiem, ale czasami mam te wizualne też takie jakieś. No tak, no bo też wiadomo, że co płyta to troszkę zmiana wizerunku, czasami są różne imprezy, na które trzeba troszeczkę się zmienić. Tak. Na tym polega być artystą też poniekąd. Bawię się tym i bardzo to robię. Bardzo dobrze. Dzisiaj goszczę cię w związku z premierą nowego singla pod tytułem... Co ja robię tu? I teraz powinienem powiedzieć, będziesz odpowiadać na pytania. Dobrze. Co tutaj robimy? Dobra. W studiu Radia SK. Singiel, który jest, mam wrażenie, troszeczkę kontynuacją hitu Dzięki, że jesteś, ale jednak powrotem do nieco bardziej tanecznej odsłony Lanberry, do tej tanecznej twarzy. Tak. Czy rzeczywiście dobrze odczytuję, interpretuję ten zabieg i ten kierunek? Bardzo dobrze odczytujesz. Stęskniłam się trochę za tańcem, co widać ewidentnie w klipie, do którego was bardzo, bardzo gorąco odsyłam, żebyście sobie obczaili, jak tam pod kierownictwem Tomka Nakielskiego, żeśmy sobie potańczyli. Ale też to jest takie niesamowite uczucie, bo ten numer tworzyłam z Jeremim Siejką. Dokładnie 10 lat temu tworzyłam swój debiutancki album z tatą Jeremiego. A, z Piotrkiem tak, Siejką. Taka klamra. Klamra jest niesamowita. I to jest no takie jakiś, nie wiem, jakiś sentyment w moim sercu, że to pokolenie nam muzyków i producentów rośnie. I to jest niesamowite, że my z Jeremim właśnie znaleźliśmy ten wspólny muzyczny język. Super, naprawdę super zdolni ludzie. Czyli te geny zostały przekazane. Oj, w 100%. Jaki ojciec, taki syn? Si. Czy pracuje się zupełnie inaczej z tym młodszym pokoleniem? Myślę, że zupełnie inaczej, ale też widzę ogromną wszechstronność w Jeremim, także no jestem zachwycona i fajnie, że mogliśmy w tę piosenkę akurat włożyć ten element lat 80. On nie jest dominujący, on jest takim trochę dopełnieniem całej kompozycji, no i oczywiście nie mogło zabraknąć gitarowego solo na koniec, bo to jest taki mój core, że tak powiem, taki mój rdzeń, jeśli chodzi o myślenie o muzyce. Tam zawsze musi być gita, nieważne co mi się działo. Ale stąd też miałem takie właśnie skojarzenie, że trochę jakby jest to kontynuacja Dzięki, tak, że jesteś. Tak. To był hit popowy, ale też ta gitara, tak, tam, nie chcę powiedzieć, grała pierwsze skrzypce, bo może nie do końca, ale była bardzo słyszalna, była, i dawała charakter. Tak, tak, tak. I to jest bardzo ważne dla mnie, żeby to wybrzmiało, że w muzyce popowej możesz włożyć parę elementów, które być może są charakterystyczne dla innego gatunku, ale pop jest tak pojemny, że no eksperymentujmy. Pokazujmy, że można, że to jest tak szerokie, że możemy urozmaicić, wzbogacić swoją piosenkę o wiele elementów, również tych elektronicznych. Ja teraz chcę wszystko pomieszać sobie. Niezły bigos może wyjść z tego, chyba że jest dobry kucharz, no to wtedy rzeczywiście smakowite danie możemy dostać. Czy to danie to będzie kolejna płyta? Będzie kolejna płyta, pracujemy nad tym bardzo intensywnie, z różnymi producentami, ale chcę, żeby to była naprawdę dobra zabawa, w sensie, żeby słuchacz mógł poczuć w tych piosenkach to, jak ja się bawię tym, że jestem w studiu, że ja no po prostu z uśmiechem na twarzy jestem, pracuję z tymi ludźmi i to jest burza mózgów, to jest takie odbijanie piłeczki, pomysłów, że to jest moje największe szczęście, jeśli chodzi o moją pracę, że mogę coś takiego robić w swoim życiu. W tym roku chcesz wydać ten album? Jest taki plan, żeby jesień była. Bo ty masz taki cykl dwuletni. Właśnie też zauważam, że rzeczywiście ten cykl jest bardzo naturalny dla mnie, że przez te dwa lata zbieram swoje inspiracje, szukam bardzo intensywnie, bo to też jest proces, że ja sobie tam, wiesz, siedzę w tym zaciszu domowym, czasami przez dwa miesiące grzebię, słucham, chłonę, i potrzebuję takich chwil dla siebie, żeby to wszystko jakoś skondensować, a potem jest już, wiesz, jak taki, jak tama.
Ja, wiesz, odpuszczam to i lecimy z nowym materiałem. Skupmy się jeszcze przez chwilę rzeczywiście na tym singlu Co ja robię tu, który oczywiście tanecznym singlem jest, ale tekst jest no, taki trochę ironiczny, trochę wbijający szpilkę facetowi, tak, który jest mamin synkiem i narcyzem, mam wrażenie. Oj, tak, tak. Myślę, że jak najbardziej. Tam różne epitety można by było sobie wymyślić i też oddaję tutaj wolną rękę do interpretacji słuchaczowi. Na szczęście nie jest to moja historia osobista. Właśnie miałam o to zapytać. Nie. Ktoś ci tak trochę znalazł za skórę i po czym poznać, że to narcyz? Po czym poznać? Nie mamy tyle czasu, żeby omówić narcyza. Myślę, że jest bardzo dużo specjalistów, którzy nam o tym opowiedzą, o symptomach. Myślę, że każdy z nas ma, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, ma takie zapędy narcystyczne, ale ważne jest to, żeby to okiełznać, żeby w porę wcisnąć ten guzik, że a hola, hola, dobra, chyba się zapędziłam. Natomiast ta piosenka jest rzeczywiście z moich takich obserwacji, niektórych relacji bliskich mi osób, które są gdzieś tam w moim kręgu. I zebrałam to trochę, skondensowałam znowu w piosenkę. Rzeczywiście jest to relacja nierówna. Nierówna, trudna, w której jedna osoba jest taka bardzo stłamszona, niewidzialna, ta druga jest dominująca i nie traktuje tej osoby jako swój priorytet. Wszystko jest ważniejsze. Koledzy, praca i tak dalej. Tylko że dochodzi do takiego momentu w tej relacji, takiego przebudzenia. I nagle tak, ta osoba niewidzialna nagle mówi, dobra, no to chyba to jest już ten moment graniczny. Nie chcę tego, wychodzę stąd. A ta druga osoba w końcu sobie zdaje sprawę, że zawaliłem. Chyba muszę to odkręcić, ale jak odkręcić, jak tutaj już nie ma przestrzeni do tego. Więc skomplikowane, ale mniej więcej o tym jest ta piosenka. A ty bardzo lubisz właśnie o tych relacjach męsko-damskich, ale w ogóle międzyludzkich. Międzyludzkich, pisać. Zdecydowanie. I czy rzeczywiście na tej nowej płycie dużo będzie też takich analiz? Czy czasami sobie odpuszczasz i stwierdzasz, dobra, jak już się bawić, tańczyć, to niech to będzie piosenka po prostu o dobrej zabawie. Ja zawsze mam bekę, że ja mam tanią swoją analizę. Ja zawsze robię tanią analizę, proszę Państwa. Zapraszam. Ale to chodzi o to, że ja uważam, że ten temat relacji jest bez dna. Że to się nigdy nie kończy. Że zawsze możesz spojrzeć na jakąś relację z takiego miejsca, w którym zobaczysz coś innego. Na pewno będzie dużo piosenek o szczęśliwej relacji, ponieważ taki też jest. Więc chcę pokazać, że można też poukładać swój świat w ten sposób, żeby być i ze sobą w dobrej relacji, i z drugim człowiekiem. Będzie też parę piosenek o tej mniej szczęśliwej, ale z takiego wydaje mi się już może jakiegoś dojrzalszego punktu widzenia, nie wiem, to też zostawiam wolną interpretację. Będzie też parę piosenek o tym, co widzę, co się dzieje i w showbiznesie, i w naszym społeczeństwie, czego sama jestem częścią i znowu będzie parę tematów, które mnie uwierają, ale też będą piosenki naprawdę bardzo, bardzo wesołe, bardzo takie, mam nadzieję, przepełniające nas optymizmem, bo o to mi też chodzi, żeby nie marnować czasu na bzdury, tylko po prostu łapać to wszystko, co mamy w tym momencie, bo już się przekonaliśmy, że nie warto odkładać pewnych rzeczy na jutro. Bo jest to bardzo ulotne i niepewne. Tak. A łatwiej ci jest pisać o rzeczach pozytywnych, radosnych, czy jednak wylewać te takie gorsze, smutne emocje? Bo często się jednak mówi o tym, że te najsmutniejsze emocje powodują, że piszą artyści najpiękniejsze piosenki, że powstają takie utwory, które zostają na lata bardzo często, a o tych weselszych czasami po prostu szybciej się zapomina gdzieś tak. Tam. Bardzo trudno jest pisać te wesołe piosenki, zwłaszcza, że tak jak mówisz, te tematy trudniejsze z nami rezonują, bo niestety spotykają nas przeróżne sytuacje i te bardziej negatywne nas tutaj łapią za serce. Natomiast na przykładzie Dzięki, że jesteś, powiem ci, że to jaki odzew takiego właśnie ej, słuchałam Dzięki, że jesteś i po prostu poprawiło mi to na maksa humor. Nigdy w życiu nie usłyszałam takich słów od kogoś, że dzięki, że jesteś. I teraz usłyszałam i słucham sobie cały czas tej piosenki, więc można, tylko
też wydaje mi się, że trzeba poruszyć taki temat, którego pragniemy, o którym marzymy. To chyba o to chodzi. No, dzięki, że jesteś, to w ogóle był taki, mam wrażenie, strzał w dziesiątkę i wyszedł naprzeciw wielu potrzebom, bo sam tutaj w radiu, prowadząc program, się spotkałem z tym, że słuchacze pisali, prosili, zagraj Dzięki, że jesteś, bo mój chłopak ma urodziny, bo moja córka właśnie ma gorszy moment i trzeba jej jakby pomóc w jakiś sposób, nie? I jakby rzeczywiście to jest taka prosta dedykacja, wiesz, tam nie potrzeba jakiejś, a może nawet właśnie bardzo dobrze, że nie było jakiejś poetyckiej, tak, wielkiej przenośni, tylko tak, było to bardzo wprost, nie? Trochę się znam, wiesz, że ja lubię tak raczej prosto z mostu, raczej prosto, ale bardzo szczerze i prosto z serca i właśnie tak ta piosenka Dzięki, że jesteś powstała. W takim zawrotnym tempie z Tripsem ją napisaliśmy, skomponowaliśmy, ale właśnie ja lubię takie momenty, kiedy po prostu wiesz, że to tak ma być, że to wychodzi gdzieś tam, przychodzi do ciebie gdzieś z kosmosu, ale też wychodzi w bardzo nieskomplikowany sposób, nieudziwniony, tylko tak. No i wyszło. I oby z nowym singlem też wyszło. Czy ty się Killera dużo naoglądałaś w życiu? Wiem, do czego pijesz. Dokładnie. Wiem. No to właśnie. Jak to z tym Killerem u ciebie? Bo ja mam wrażenie, że jesteś albo bardzo dużą fanką, albo elektryczny gitar. Obejrzałaś Killera i Killerów dwóch kilkukrotnie. To jest całkowity przypadek. Rzeczywiście tutaj masz frazę, wszystko w tyle mam jak Killer. Tak ale było też, Dzięki, że jesteś. Tak. Ale też co ty tutaj robisz? Piosenka z Killera. Tak, to prawda, ale to całkowity przypadek. Szukałam bardzo nośnej frazy tutaj, która by zobrazowała taką desperację tej osoby i takie olśnienie jej, że matko, co ja robię tu? Co ja tutaj robię? Ale tutaj no, nie był to dokładny cytat. To jest bardzo mocna fraza, bo to jest takie zorientowanie się, zreflektowanie, że ja tutaj, to nie jest moje miejsce. Muszę spadać. Ale gdybyś chciała jakby kontynuować kontekst tej komedii, to tam jeszcze było mnóstwo tekstów. Tam jeszcze było, nie wiem, o wacikach przecież. Tak, no, tylko o PKS-ach. Tam też było. Cycki są usmasz, ale to chyba w twojej twórczości by troszkę by chyba jednak... W rapsowym jakimś kawałku prędzej, może z tymi cyckami. Tak, ale na przykład była piosenka też Co powie ryba. To chyba z drugiej części Killerów, mam nadzieję. To może z tą rybą coś by się udało tam jeszcze pokombinować, ale muszę pomyśleć. No, w każdym razie jesteśmy dzieciakami wychowanymi w latach 90., tak, więc te filmy są nam bliskie. Zresztą nie tylko te, niejednokrotnie też o tym gadaliśmy, że chociażby czy Fryderyki, które oglądaliśmy od początku, czy filmy, czy zespoły. Masz na VHS-ie jakieś Fryderyki albo Opola z tych lat? Wiesz co, podejrzewam, że nie mam na VHS-ach takich rzeczy, chociaż ostatnio znalazłem kasety magnetofonowe, które nagrywałem sobie z radia piosenki, bo wiadomo, że nie można było wszystkiego tak od tak kupić wtedy. Albo nie było nas stać z kieszonkowego, albo po prostu nie było na kasetach. Wspomniałeś mi o Soak Up the Sun, Sheryl Crow. Tak. To obejrzyjcie sobie TikToka, to... Zapraszamy, bo bardzo dobra selekcja była, powiem ci, bardzo dobra. Ale to przypadkowa, bo ja po prostu włączam kasety magnetofonowe, które znalazłem w szafie i sprawdzam, co tam jest i z którego to jest roku i to dopiero początek. Okay. Ale nie o mnie, nie o mnie. Natomiast rzeczywiście jest z czego czerpać z tych lat 90. Chociaż z drugiej strony też szacunek mam za to, że nie czerpiesz zbyt dużo, czyli nie przerabiasz na przykład starych piosenek na nowe, jak to jest ostatnio w modzie. A stare piosenki napisałam, nie? Razem z Bowską. Więc to też było, to był taki hołd mój dla tamtych harmonii, bo pamiętam, że jak byliśmy z Bowską w studiu, to zaczęliśmy słuchać w ogóle Myslowic wtedy i to od tego wyszłyśmy w całym procesie twórczym. Wiesz, ja z tych dekad po prostu biorę sobie to, co bardzo mi smakuje, to, co akurat w tym momencie sprawia, że moje serce bije szybciej i myślę, że oczywiście zawsze będzie bić najszybciej przy dekadzie, o której mówiliśmy, o latach 90., ale z 60. też jest, z 70., 80. Oczywiście. Cała masa, z tych 2000 również
cała wiesz, cała emo, pop-punk era, to jest dla mnie też studnia bez dna. Ja ostatnio przy okazji pewnej imprezy zacząłem odkrywać dwudziestolecie międzywojenne na nowo. Przecież oczywiście. To były przepiękne piosenki, które też do dzisiaj są tak, znane. Tak. Jest z czego czerpać, ale super, że też nie idziesz na skróty i po prostu nie bierzesz piosenki, nie wiem, Edyty Bartosiewicz, nie śpiewasz jej na nowo. Chociaż niektórzy robią też świetnie, ale super, że szukasz swoich ścieżek w tym wszystkim. To jest znak naszych czasów, to czerpanie, bo mam wrażenie, że musimy sobie to otwarcie powiedzieć, że wszystko już było, jeśli chodzi o melodię, moim zdaniem. Natomiast teraz trzeba pomyśleć, jak to wszystko połączyć i odświeżyć pewnego rodzaju formułę, dodać taką nową produkcję i futurystyczną trochę produkcję, żebyśmy wspominali, że lata 20. XXI wieku to brzmiały tak. I to chyba o to w tym momencie chodzi. To będzie miszmasz wszystkiego, ale myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. Bez odgrzewania na razie nadmiernego, bo ja nie mówię, żeby nie odgrzewać w ogóle, bo to jest też fajne usłyszeć na przykład, nie wiem, jakąś propozycję na nowo. Ostatnio chyba słyszałam, że Żałuję było zrobione. Rozali, ale to jest rzeczywiście ciekawa wersja, jest zupełnie inna. Zupełnie niż inna. I te wszystkie reworki spoko, bardzo, bardzo mi się podobają. No i ten zabieg też, wiesz, wycinania na przykład, tak jak chyba to z tobą rozmawialiśmy o Bibi Rexie, o Blue. Tak, ostatnio na przykład jest też Alibi, Rudimental, Ella Henderson na bazie Coolio, Gangsta's Paradise. To są takie metody, które mi się podobają na przykład, nie? Że wyciągamy coś bardzo charakterystycznego, ale budujemy nowość, nowy utwór tak naprawdę. Ava Max przecież też, nie? Też i na bazie Shakira. Jasne. Mm-hmm. Natomiast gorzej, jak to jest takie, wiesz, kopiowanie, kopiuj w klej trochę i tam zmienimy niewiele. Ale nie będziemy możemy tak cały czas omawiać innych. Dokładnie. Żeby nie przegapić żadnego wywiadu, pamiętajcie, żeby nasz kanał Eskoły zasubskrybować. O, bo my bardzo chętnie przyjmiemy subskrybentów. Także klikajcie. Widzowie, na przykład teraz. Klikamy. Absolutnie. Tak. Dlaczego jeszcze tego nie subskrybujecie? Taki cytacik z książka. No. Zmieniając temat, zanim przejdziemy jeszcze do kolejnych bardzo lekkich tematów, które mam dla ciebie, to chcę cię zapytać o twoją też taką przyszłość edukacyjno-metodyczno-jurorską, ponieważ rzeczywiście byłaś w Voice of Poland, ostatnio się mówi o dużych zmianach, wiadomo, Telewizja Polska się w ostatnim czasie też bardzo zmienia i gdzieś pojawiły się takie głosy, że Voice będzie, ale w zupełnie nowym składzie. Czy już coś wiadomo, czy dalej będziesz kontynuowała? To zobaczymy. Zobaczymy. Jeszcze nic nie wiadomo. Zobaczymy, czekamy na komunikaty, więc jeszcze musimy się troszeczkę wstrzymać. Ale te spekulacje zawsze były, zawsze będą, więc... A jak tobie w ogóle jest w takiej cudownie, roli? Cudownie, cudownie. Nie znudziło ci się jeszcze po kilku edycjach? Ocenianie ludzi? Dwóch. Myślałam, że trzy były. Jest mi cudownie. Ja to zawsze podkreślam. Po pierwsze, czuję się tam jak w domu. Po drugie, atmosfera na planie jest cudowna. Po trzecie, poznajemy naprawdę... ja się zastanawiam, ta kopalnia tych talentów i wspaniałych głosów jest nieskończona. Cały czas ktoś chce nam pokazać swój dar, swój talent i fascynuje mnie też ta droga i bagaż doświadczenia, z którymi dana osoba przychodzi, te marzenia, które ma. Są tak fascynujące historie. Ja też bardzo dużo czerpię z tych historii, inspiracji. Nadal mam kontakt z moimi podopiecznymi, właśnie, że tak powiem. Właśnie o to miałem zapytać, bo wiesz, w telewizji to tak jest, że wy tam się wszyscy przyjaźnicie, lubicie, pomagacie sobie. Często potem przez chwilę jeszcze ten kontakt gdzieś widać, bo pojawiacie się na przykład na jakimś koncercie wspólnie. Ale jak to jest później, w twoim przypadku? Czy rzeczywiście jeszcze z tymi ludźmi z tej poprzedniej chociażby edycji śledzę, masz jakiś kontakt? Śledzę ich poczynania bardzo intensywnie. Też na jesienią zeszłego roku był taki program Rytmy Dwójki i tam też zaprosiłam moich ubiegłorocznych finalistów właśnie z Voice'a i śledzę ich poczynania, trzymam za nich bardzo mocno kciuki. A jeśli chodzi o tych takich finalistów, czyli Łukasza Drapałę i Janka Górkę, zwycięzcę 14 edycji, no to mam nadzieję, że kiedyś coś tam też uda nam się nagrać. Janek to jest w ogóle master, jeśli chodzi o pisanie swoich piosenek. On jest, wiesz, bardzo samowystarczalny i to jest piękne, naprawdę piękne, że ma taki arsenał swoich kompozycji. I też ma bardzo otwartą głowę, żeby się uczyć nowych rzeczy, poznawać.
On, wiesz, przy okazji tego programu pracował po raz pierwszy w profesjonalnym studiu z producentem. Mhm. I to było, w ogóle tego nie było widać, że to jest taki jego pierwszy poważny raz w takim super studiu. Odnalazł się bardzo. Bardzo. Czyli ten program jest dla takich ludzi tak naprawdę, tego typu programy, którzy może potrzebują jakieś iskry, ale są gotowi. Iskry są gotowi, ale też mają, wiedzą kim są, kim chcą być na tym rynku. Mają charakterystyczną barwę, no bo też to wyróżnianie się czymś takim właśnie charakterystycznym jak barwa, która jest absolutną podstawą, to jest naprawdę świetny atut. No i z Jankiem w ogóle gramy koncert niedługo, 5 kwietnia w Raciborzu, więc... A proszę, czyli kontakt jest potwierdzony. Gdybyś miała propozycję, żeby znowu w Wojsie być jurorką, trenerką, to rozumiem, że nadal jesteś zainteresowana. Nadal jestem zainteresowana. Że jeszcze cię to nie zmęczy. Jara mnie to nieustannie. Wiesz, bo jeszcze w ogóle na przykład pojawiają się inne programy. Ma Must Be The Music wrócić na przykład. Tam też może by było dla ciebie miejsce. W innej telewizji, ale też ocenianie i pomaganie ludziom, którzy... Właśnie bardziej pomaganie mnie, wiesz, kręci niż bo chyba rzeczywiście tam ocenianie więcej, nie? Tak jakby trzeba... To nie bez powodu w Wojsie nie ma jurorów, tylko są trenerzy, bo to jest zupełnie inne podejście do całej formuły, nie? Mhm. Tak mi się wydaje. A inne programy na przykład, które by cię kręciły? Są takie, do których, że nie wiem, siedzisz przed telewizorem albo gdzieś tam czytasz w internecie o tym programie i sobie myślisz, no super byłoby się zmierzyć. Ja myślę, że my powinniśmy stworzyć swój własny format telewizyjny, taki wiesz, edukacyjny, jeśli chodzi o muzykę i byśmy się dzielili naszymi takimi, wiesz, skarbami, skrypty. Tylko kto by to oglądał? Nie wiem. Ludzie oglądają, że nie wiem, ktoś sobie nogę wyłamie na parkiecie, na przykład Tańca z Gwiazdami. Jeśli chodzi o łamanie... Taniec się na przykład nie... Taniec bardzo mnie interesuje, okay. ale chodzi mi o to, że coś tam, wiesz, jakieś mega, mega kontrowersje. Myślę, że już nas nic nie wzrusza. Ja mam, bo jesteśmy tak znieczuleni, tak. Jesteśmy, że jeśli nawet ktoś by sobie tę nogę złamał, to myślisz, że właśnie to mnie martwi też. To jest moje takie zatroskanie wewnętrzne. A ten mój ścisły związek z muzyką jest dla mnie naprawdę bardzo ważny i ten taniec jak najbardziej, ale też ja mam takie poczucie, chyba jakiś taki nauczyciel we mnie gdzieś tam tkwi, bo ja bym bardzo chciała po prostu dzielić się tą wiedzą muzyczną, żebyśmy poznawali różne rzeczy, różnych artystów z tych dekad, ciekawostki, wiesz. No ale to myślę, że taki utopijny trochę rzeczywiście masz rację w dzisiejszych czasach format, ale... No, może ktoś znajdzie na to jakiś patent. Jakaś przestrzeń, dokładnie. No. Ale pamiętniki z wakacji rozumiem nie, bo jakby tak sobie wypisałem różne programy i tak wiesz... Reaktywowało. Tak, jest znowu. W ogóle teraz dużo wraca rzeczy, które były wszystkie, kiedyś. Wszystkie quizowe rzeczy dotyczące, wiesz, takie nerdowskie, takie nasze, ja wiem, że ty to też czujesz. To było fajne, takie quizowe odnośnie muzyki, to było prawda. Super. A wiesz, że dzisiaj jak szedłem tutaj do radia, to wpadł mi do głowy pewien pomysł na pewien taki mini program, ale nie będę jeszcze mówił. Nie mów. Ale jak będę go robił, to cię zaproszę. Super. Bo ja myślę, że ty byś się w tym dobrze odnalazła. Dobrze, to telewizję mamy omówioną w radiu i na YouTubie. Subskrybujcie. Natomiast to jest jeszcze jeden temat, który wraca i on wiosną zawsze wraca. Ja też wielokrotnie cię o to pytałem, ale może coś się zmieniło. Ciekawe, czy się domyślasz. Na E. Eurowizja. Eurowizja! W tym roku cię nie było, nie zgłosiłaś się, nie oceniałem twojej piosenki, ale rzeczywiście kiedyś mówiłaś, że ta Eurowizja w przyszłości jak najbardziej tak. Czy coś się zmieniło? Czy nadal, tak? Jak nadal bardzo, bardzo chętnie, tylko ja muszę poczuć, że rzeczywiście to jest ta piosenka, a nie robić coś na siłę, bo to bez sensu jest. Bo to od razu wychodzi, jak coś robisz na siłę i widzisz, że a, dobra, to nie ma żadnej wartości takiej emocjonalnej, że słuchacz ma jakieś połączenie. Śledzę to wszystko i uważam, że ten rok, zresztą rozmawialiśmy tutaj przed nagraniem, że ten rok jest przedziwny, bo jest mało piosenek takich piosenkowych, że tak powiem w cudzysłowie. To prawda. Jest dużo eksperymentów muzycznych, to bym tak nazwała. Ciekawostek. Coś taki, pod viral. Tak, tego tak, typu tak. I jak produkty. Jak masz tego za dużo, to masz taki w głowie pożar lekki i nie wyłapujesz. I myślę, że małe szanse są na te wirale, bo jest ich po prostu za dużo. No bo wszyscy o tym pomyśleli, a chyba trochę to tak działa, że jak wszyscy robią to samo, to wtedy nic z tego nie wychodzi. Tak, i zaskoczeniem pewnie będzie to, że wygra piosenka, czyli taka, która... To
to, co zwróciło moją uwagę z piosenkowych rzeczy, ale jednocześnie lekko eksperymentalnych, to Grecja może, taka ich Rosalia trochę, style. A z tych śmiesznych rzeczy, śmiesznych w sensie takich viralowych, to rzeczywiście ta Chorwacja jest przedziwna i coś ma, ale wiem, dlaczego ona mi się trochę podoba, no bo tam jest folkowo-rockowe brzmienie i ja myślę, że to mnie trochę tam... Ale duże szanse chodziło. Rzeczywiście gdzieś tam w notowaniach ta Chorwacja ma, więc zwraca uwagę w tej całej dziwności, mimo że też jest dziwna. Dziwna, no. A Luna, jak oceniasz nasze szanse? Słyszałaś The Tower? Oczywiście. Od premiery, od jeszcze tam tych wszystkich zapowiedzi. Ja myślę, że właśnie to jest ten case, o którym rozmawialiśmy też, że to będzie piosenka. I pośród tego wszystkiego, tych eksperymentów lekkich, ona może bardzo fajnie wybrzmieć, pokazać się. Myślę, że staging będzie miała dopracowany w 200% nawet, więc tam będzie grubo, jeśli chodzi o wizualną stronę. Jestem tego pewna. Trzymam mocno kciuki za wszystko, za całokształt. Niech pokaże się jak najlepiej. Ta piosenka mi bardzo przypomina taki skandynawski, dobry, szwedzki sznyt pisania piosenek. No a to jest dobry kierunek. Szwedzi dobry potrafią kierunek. W pop, nie? Oczywiście. To jakby i zaskoczeniem było dla mnie w ogóle taka piosenka, znaczy w ogóle taka odsłona Luny, no bo Luna, jak to Luna, kojarzy mi się z czymś bardzo eterycznym, z kosmicznym, księżycowym, tak. tajemniczym. A to było bardzo... Ja lubię, jak mnie ktoś zaskakuje i super. To prawda. I ja myślę, że zaskoczyła też nas jako jurorów, nie? Że dostała tych tak. tyle, że w końcu matma pozwoliła na to, że to ona wygrała. A ty się dobrze czujesz w tej roli chyba, nie? Tak i nie. Okay. Z jednej strony to jest super, że możesz dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, jakąś intuicją, tak. a mam wrażenie, że trochę tej intuicji Oczywiście. Mam, bo gdzieś tam przez lata też się tego nauczyłem, pracując w radiu, obserwując też Eurowizję, tak. czy w ogóle jakby muzyczne tak. dokonania różne. No a z drugiej jest to niewdzięczna rola, bo po prostu spada na ciebie cała krytyka, nie? Jakby ja wcześniej nie spotkałem się z tak dużą ilością hejtu, bo krytyka to spoko, bo ja byłem bardzo otwarty na merytoryczne dyskusje, tak. natomiast z drugiej strony zaskoczyła mnie ta ilość takiego jadu, który gdzieś tam się pojawił, także w bezpośrednich komentarzach, które dostawałem. Tak. I trochę się poczułem jak wielu artystów, podejrzewam, na co dzień, nie? Którzy się z tym muszą mierzyć, więc współczuję, bo dzisiaj już to gdzieś tam minęło u mnie, a niektórzy mają to bardzo szybko minęło i bardzo dobrze, że się ludzie opamiętali, no bo wiadomo. Szkoda gadać. Dokładnie. Trzeba trzymać kciuki. Mój kolega Mieszko, pozdrawiam bardzo serdecznie, który w Eurowizji siedzi nie od dziś, powiedział, że to jest przepiękny konkurs piosenki. Poza tym jednym tygodniem, kiedy Polska wybiera reprezentanta, bo wtedy idzie na noże, sztachety i w ogóle i jad w internecie. Więc tak. mamy to za sobą. Teraz miejmy nadzieję, że skupimy się już na tych dobrych emocjach. Ponieważ zbliżamy się do świąt wielkanocnych, to nie może na koniec zabraknąć też tego tematu. Mam dla ciebie quiz. Bez quizu też nie może być. Oczywiście. Ja czekałam zawsze. Na to. Czekałam na ten quiz. Chociaż to jest bardzo prosty quiz i strasznie głupi, mam wrażenie. Nie ma głupich. Nie ma ale dobrze. Quizów. Bo pogramy w jajko. Ja zmieniłem tytuły utworów i tam jest jajko. W każdym tytule. A ja bym chciał, żebyś podała tytuł prawidłowy i wykonawcę tego oto. Dobra. Okay? Dobra. No to gramy w jajko z Lanberry. A wszystko to, bo jajko kocham. Ciebie. Dziękuję. To chciałem usłyszeć. Pamiętasz, kto to? Ich troje, a tak naprawdę Die Toten Hosen. Tak jest, w oryginalnej wersji. Z jajkiem na chacie. Z tobą na chacie. Tak? Tak jest. Daria Zawiałow. Nim zajdzie jajko. Słońce. Dodaj smolast. Jajko, że jesteś. Fajne. No. Dzięki, że jesteś. Oczywiście, Lanberry i Trips to proste. Jajko w jajko? Ramię w ramię. Ty to napisałaś, no więc myślałem, że tak, nie będzie problemu, tak czułem. Zdarzyło się, że współtworzyłam ten wspaniały utwór, który naprawdę uważam, że jednoczy jakoś fajnie ludzi, powiem ci. Zdarza mi się go coverować. To zabawne, nie? Że wykonujesz poniekąd swój utwór, tak. chociaż jest to już wtedy coverem. Ale widzę, że naprawdę... To rusza te nasze serca. To prawda. Gratuluję ci tego. Także jajko w jajko. Tak, i pozdrawiamy Kaję i Wiki. Bardzo. Ostatni raz zatańczysz z jajkiem. Ze mną. Krzysztof Krawczyk. Chociaż ten tytuł wielkanocny brzmi tak, jakby salmonella tam się trochę wydała, więc uważajcie w święta, żeby nie był to ostatni raz. Parzymy. Ale ostatnie jajko. To też takie złowrogie trochę.
jajko. Ostatnie jajko. Ostatnie jajko, ostatni most? Tak! Okej. Troszkę... Ja zmyła trochę. Tak, chciałem zmylić, ale to oczywiście twój stary hit. Jejku, tak. To już kilka ładnych lat minęło. Wiesz ile? 7. 7. A od początku, od podpalimy jajko? 9. 9 lat. To za rok jakiś benefis trzeba ci zrobić. Jakiś jubileusz. W piwnicy się pod baranami. Spotkamy się, taki trąci przygotujemy i zrobimy jubileusz Lanbery. Tak. Chcę to prowadzić. Małe jajka. Przepraszam. Teraz to, jak powiedziałem na głos, to tak trochę dziwnie brzmi. Poczułeś to? Przepiórcze. Małe rzeczy. Mhm. Sylwia Staszczak. Jakbym zjadł jajka i popił je jajkiem? Aha, czy... O, masz mnie. Masz mnie. Jakbym popił co? Czekaj. Jakbym zjadł jajka i popił je jajkiem? Nie wiem, co to jest. Czekaj. Bracia tacy, znani, ale nie golce. A, pewnie to jest... Nie, czekaj. No. Ja to widzę w twoich oczach, że ty... Że na ty... F? Nie. Nie, to bracia Kacperczyk. A, okej, dobra. No to nie, to tak. Jakbym zjadł mentosy i popił je kolą. Ostatnie, jajko na betonie. Na betonie? Mhm. Widzę, że to już jest taki advanced, tutaj ten etap na betonie. No, słuchaj, skala trudności musi rosnąć, ale to jest ostatnie. To już jakby tylko jednego nie znałeś na razie, także bardzo dobrze. Beton to, wiesz, mi się kojarzy w domach z betonu. To taki mój wewnętrzny boomer się odzywa, ale na betonie. Martyna Jakubowicz, oczywiście. Tak, ale na betonie? No, to też ze świata rapu. To a, może, to widzisz, to, no właśnie, ale Kacperczyków bardzo lubię, więc to jest... No na pewno tego para też lubisz, który jajko na betonie wykonuje. Na betonie. Dobra, podpowiedź, jakaś literka pierwsza. Jego imię też może się kojarzyć z jedzeniem meksykańskim. A, Taco? Taco, oczywiście. Taco Hemingway. Okej. Z którego to jest numeru? Jajko na betonie, czyli deszcz na betonie. Deszcz na betonie. Bardzo fajny numer. Taki na koniec wakacji, to jeszcze przed nami na szczęście, bo przed nami cała wiosna. Bardzo dobrze, brawo! Absolutnie się tutaj brawa należą. Chyba 8 punktów na 10, tak. Tak. Bardzo dobry wynik. Trudne to było, zwłaszcza z tymi Kacperczykami, widzisz. Ja bardzo ich lubię. No, słuchaj, jakby... Zrobiliśmy sobie tutaj trochę jajek też przy okazji. Ty jesteś jajeczna dziewczyna? Tak. Pytam o jedzenie teraz. Jajko równa się białko. A, jest siła. A słyszałem, że ty masz jakiś swój super przepis wielkanocny. Zdradzisz, czy nie? Tak. Lanbery powiedziała w windzie, przy mnie nie można nic mówić, bo ja potem to wykorzystuję w wywiadach. Ale to jest bardzo miłe, bo to jest świąteczne, wielkanocne. Powiedz, co robisz. Tak, robię mazurka pistacjowego, przekładanego warstwą dżemu porzeczkowego, bo wiesz, to przełamuje fajnie te słodycz. Właśnie, bo mazurki czasami są takie bardzo słodkie i jesz... Ale ja z ksylitorem, robię, więc to nie jest... Zdrowo w ogóle. Tak, czy w sensie fit? No powiedzmy. Ja się po prostu przekonałam do ksylitolu, bo wiesz, kawka poranna to musi być słodzona, więc ksylitol jest spoko. Ja chyba jestem na któryś z tych zamienników uczulony. Tylko teraz mam nadzieję, że nie na ten, bo właśnie... to jest z brzozy. Jesteś na coś Wydaje z brzozy? Wydaje mi się, że na ten na E. Erytrytol? Że mnie zawsze brzuch boli po tym. Kiedyś byłem albo taki... maltitol. Może. Byłem kiedyś w kawiarni, która serwuje takie tylko właśnie chude ciastka. Tak, tak. W ogóle. I tam do wszystkiego dodają właśnie te zamienniki. Jeśli i bolał bardzo cię się brzuch, po jeśli tym. Bolał cię brzuch, albo wiadomo o co chodzi, nie? To maltitol prawdopodobnie, bo on w większych ilościach, ma efekty... Takie uboczne. Dobrze, skończmy, to zmierza w złym kierunku, słuchajcie, ten wywiad. Życzymy wam smacznych, zdrowych i wesołych świąt, z mazurkami bądź bez, ale przede wszystkim z nowym singlem Lanbery, Co ja robię tu? Myślę, co że ja wiele osób sobie zada to pytanie, siedząc przy świątecznym stole. Oby nie, oby wyszli, ale myślę, wszyscy, że tak może być. Oby wyszli wszyscy w harmonii, spokoju na spacer, do lasu najlepiej, bo las, wiesz, koi, tak, koi nerwy. Życzymy wam ładnych, niebiałych świąt, bo to nie te. Nie. Lanber, bardzo dziękuję. Dziękuję. Super było jak zawsze cię gościć w Radiu SK. Mam nadzieję, że w tym roku jeszcze będzie okazja przy okazji płyty, którą zapowiadasz. A tymczasem was zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, bo tutaj ciągle się ktoś pojawia, więc żebyście nie przegapili wywiadu, to tam dajcie, wiecie, suba, nie? I koniecznie wpadnijcie tu też, jak już robimy tutaj, wiesz, subskrypcje i tak dalej, żeby obejrzeć klip do Co ja robię tu, bo naprawdę tam jest dużo tańca. Jeśli chcecie sobie potańczyć, poskakać, powrzeszczeć, to właśnie to jest wasz moment. Bardzo ładny klip. Co ja robię tu? Tak jest. Tomka przy okazji pozdrawiamy, choreografa. Tak jest. Dziękujemy bardzo. To była Dawida, reżysera. I Dawida, reżysera. Dziękujemy. To już wszystko.